Dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu w gronie miłośników psów. Mam nadzieję, że macie się dobrze i zima, która tak właściwie coraz bardziej daje się nam odczuć, no, nie spowodowała jakichś poważniejszych zmian w Waszej rutynie spacerowej z Waszymi psami. Tylko pamiętajcie, że właśnie jak macie psy, które mają krótką sierść i nie są przyzwyczajone do zimna, to koniecznie musicie zadbać o ich komfort podczas spacerów, kiedy temperatura spada nisko, bo mogą się przeziębiać. Witam, witam zwłaszcza tych spośród Was, którzy jesteście z nami zawsze albo prawie zawsze i także tych, którzy dołączają po raz pierwszy. Pamiętajcie, że jeżeli łączycie się przez Klub Przyjaciół Psów, to aby było widać Wasz nick, musicie zaakceptować taki, po prostu kliknąć w link, który jest pod transmisją, bo inaczej będziemy widzieli, że jesteście Facebook User. Tak jak tutaj Facebook User mówi nam dobry wieczór i odpowiadamy Facebook Userowi dobry wieczór. Dobrze by było wiedzieć, kim jesteś, tajemniczy Facebook Userze. Kochani, dzisiejszy temat, który tak sobie postanowiłem wziąć na tapetę, to jest pies jako istota empatyczna. Opowiem Wam o paru fajnych doświadczeniach, badaniach, które przeprowadzono na ten temat, ale myślę, że też chciałbym, abyście sami podzielili się tym, czy Wasze psy rzeczywiście są empatyczne, czy one potrafią odczytywać Wasze nastroje, czy potrafią na nie reagować, czy w jakiś sposób pocieszać, albo starają się zareagować na Wasz gniew, zdenerwowanie, złość i same podejmują jakąś inicjatywę. To jest właśnie temat naszej dzisiejszej rozmowy. I dla tych wszystkich, którzy są z nami po raz pierwszy i których bardzo, bardzo serdecznie witam, chciałbym troszkę powiedzieć o tym, jak wygląda to nasze spotkanie. To nie jest webinar, to nie jest mój wykład. To jest po prostu rozmowa ludzi, którzy lubią psy, kochają je i starają się z nimi żyć na co dzień. Ja się nazywam Jacek Gałuszka. Od ponad 21 lat pomagam psom i ich opiekunom dogadać się, rozwiązać problemy i prowadzić szczęśliwe życie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to też się przedstawcie, powiedzcie, jakiego macie psiaka i fajnie, że z nami jesteście. O, Fizia X, kurczę, pierwszy raz na live jestem, a akurat jestem w pracy. No, wiesz, jednym okiem na live, drugim okiem na to, co w tej pracy robisz. Miło, że z nami jesteś. Kochani, widziałem już pod ogłoszeniem naszego dzisiejszego spotkania, że niektórzy z Was tam pisali, nie, o tym, że psy właśnie zachowują się bardzo empatycznie, odczytują Wasze emocje, starają się w jakiś sposób Was wspierać w trudnych chwilach, kiedy jesteście smutni albo kiedy dzieje się coś takiego dla Was niespodziewanego. Więc jeśli macie takie doświadczenia, no to po prostu podzielcie się nimi. Ja będę tutaj je wrzucać na wspólny ekran, żebyście też mogli to sobie zobaczyć. Kiedy myślimy o takiej empatii psiej albo o takim wrażliwym reagowaniu na ludzkie emocje, to też czasami przypominają mi się takie sceny, które wiele osób gdzieś kojarzy z własnego doświadczenia, że kiedy na przykład dwoje ludzi się przytula, to pies wchodzi pomiędzy te osoby i na przykład zaczyna skakać, albo piszczeć, albo rozdzielać je. I to jest też taka ciekawa, myślę, obserwacja, która wiąże się z tym, jaka jest psia natura. Otóż psy mają cały szereg różnych sygnałów, tak zwanych uspokajających, i też sygnałów przerywających zachowanie innych psów. Jednym z nich jest tak zwane rozdzielanie. I rozdzielanie polega na tym, że kiedy widzicie, że dwa psy się tam ze sobą mocno jakoś nawet bawią, tak? To nie musi być jakaś wroga reakcja. Kiedy on się ze sobą bawią, to ten trzeci pies wchodzi pomiędzy te psy i rozdziela je sobą. One przestają się sobą w ogóle interesować. Czasami jeszcze ten pies, który rozdziela, łączy ten sygnał rozdzielania właśnie z wąchaniem podłoża i to już jest dodatkowy sygnał uspokajający, który po prostu kończy interakcję. A więc kiedy ludzie się ze sobą przytulają, więc pies może myśleć sobie, tak w
cudzysłowie oczywiście dużym, że oni chcą sobie zrobić coś złego. No bo popatrzcie, przecież psy nie zarzucają sobie na powitanie łapek na plecki, bo one, jeżeli już do tego dochodzi, że stają na dwóch łapach i zarzucają sobie w ten sposób przednie łapy, no to raczej ze sobą walczą, prawda? A więc pies, widząc, że dwoje ludzi staje naprzeciwko siebie i zarzuca sobie ręce na ramiona, może gdzieś mieć takie przekonanie, że właśnie ze sobą walczą i trzeba coś zrobić, żeby temu zapobiec, żeby to zakończyć. I dlatego wchodzi pomiędzy ludźmi, nie? Pomiędzy tych ludzi. O, dziękujemy bardzo za pozdrowienia od Larsa. Cześć, Robert. Mam nadzieję, że Lars miewa się świetnie już. Tak ostatnio chyba o nim sobie gadaliśmy, nie? Jak tam on się czuje. Mam nadzieję, że dobrze. No, więc na przykład taki przykład, który wam dam. O, tutaj Facebook user. Kiedyś w takiej sytuacji cudzy owczarek uszczypnął mnie w kuper. Bardzo się potem kajał, a my płakaliśmy ze śmiechu. A to było takie na zasadzie, że ach, przepraszam, nie miałem złych zamiarów, nie wiem, co mnie napadło, tak? Niedobrze się stało, przepraszam, tak? Rozumiem. Ja też miałem kiedyś taką historię, ale nie wiem, czy ten pies właściwie przepraszał, czy nie przepraszał. Raczej chyba nie. Ale pamiętam to do dziś, bo to był chowowart, który był dość taki niemiły dla ludzi. I wtedy prowadziłem zajęcia w szkole na pierwszym piętrze i akurat właścicielka z tym chowkiem stała dosłownie przy wyjściu ze schodów. Więc ja wyszedłem na korytarz, no, chcąc nie chcąc musiałem do nich podejść. No, mówię, wiesz co, chyba ona miała na imię Ania. Aniu, odsuń się troszeczkę z tym chowkiem. A ona stoi w miejscu, no i zaczyna ze mną rozmawiać. A no widzisz, on normalnie to jakoś tak ludzi nie lubi i tam czasami ich podszczypuje, a na ciebie reaguje miło. No więc ja widzę, że ten pies zaczyna już zachowywać się niezbyt miło, ale ona tego nie widzi, więc mówię, wiesz, okej, okay, ale weź zrób parę kroków dalej, żeby inni mogli wejść. Ona dalej stoi w tym samym miejscu i dalej gada. No więc ja już, widząc, że niewiele wskuram, odwróciłem się wtedy do niej tyłem, a ten chowek po prostu skoczył i trzasnął mnie właśnie zębami w tyłek. Także dokładnie pamiętam. O, widzę, że tutaj dzielicie się swoim doświadczeniem. Zenobia, nasza Brita, owczarek niemiecki, 2 lata, jeśli skacze na nas, to starszy Aslan, również owczarek 5-letni, wchodzi między nas a nią. Właśnie to jest ten sygnał rozdzielania. Idealny przykład. Piotr, dziękuję za przedłużenie mi kursu psi i treser. Proszę bardzo. Znaczy, w ogóle to widzę, że tutaj są też z nami uczestnicy naszych kursów zawodowych, co mnie cieszy, bo w tej chwili też trwają zapisy na kurs do grupy załogi G, czy drużyny G. I w tej drużynie G będziemy się spotykali raz w tygodniu przez 2 miesiące, więc jest to wyjątkowa okazja, żeby po prostu móc na żywo, nie tylko online, ale też na żywo się spotkać i konsultować. No oczywiście niezależnie od zjazdów praktycznych, bo to są też kursy, na których mówimy, czy poświęcamy bardzo wiele uwagi praktycznej nauce tego, jak być trenerem czy behawiorystą, a nie tylko opowiadaniu o tym. Dobra, o i Kasia, cześć Kasiu, dawno Cię nie widziałem, pozdrawiam Ciebie serdecznie, Jacka również, znamy się już, oho, nie? Ile lat. Ja już po prostu dzisiaj znalazłem, słuchajcie, filmy z 2013 roku, akurat w Klubie Przyjaciół Psów opublikowałem, ponieważ jedna z naszych klubowiczek znalazła behawiorystkę, z którą jakby znalazła wspólny język, no i napisała, co to za behawiorystka. Mówię, aha, znamy się. W 2013 roku była u mnie na kursie, więc tym bardziej pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki za powodzenie. No i znalazłem filmik, nie, na którym ona opowiada tam o swoich doświadczeniach. Okej, także jak naprawdę, kurczę, jak człowiek przez 20 parę lat coś robi, no to już trudno, żeby nie znał ludzi, którzy się tym
zajmują. Dobry wieczór. Ok, ale może parę słów o tym, dlaczego dzisiaj taki temat i z czego on się w ogóle urodził. Tak? Noż, informacja, która się pojawiła w prasie, że znaleziono ciało turysty zaginionego w Colorado parę miesięcy temu, a u jego boku czuwał pies. No i okazuje się, że psy są w stanie rzucić się na ratunek, nie zostawiają swoich bliskich w opałach. I kiedy tak się zdarzyło, że starszy pan zaginął w górach, właściwie no to on niestety w tych górach zmarł, no to rozpoczęto poszukiwania, ale niestety po wielu miesiącach od zaginięcia dopiero okazało się, że lokalny myśliwy znalazł ciało turysty mniej więcej tam 2 kilometry od szczytu, ale przy jego boku wciąż czuwał jego pies Jack Russell Terrier i dopiero ratownicy zawieźli tego psa do weterynarza. Okazało się, że wszystko z nim jest w porządku, nie? Czyli on po prostu nie odszedł od swojego zmarłego przewodnika, czy właściciela, tylko czuwał przy nim i to przez tak długi czas. Zwróćcie uwagę, że to trwało długo, to było parę miesięcy, tak? Czyli ten pies po prostu został przy swoim właścicielu. Ale to nie jest jedyny taki przypadek, no bo popatrzcie, nie wiem, czy ktoś z was jest z Krakowa, jeśli jesteście, to dajcie znać. Na Rondzie Grunwaldzkim mamy pomnik Joka, psa Joka, który też właśnie kiedy jego właściciel umarł, to przez wiele lat przychodził w to miejsce, jakby czekając ciągle na swojego właściciela. Czy mamy jakieś inne przykłady? No, pewnie znacie film Hachiko, taki wyciskacz łez, chyba z Richardem Girem w roli głównej, który opowiada o psie japońskim Akicie, który właśnie też po śmierci swojego właściciela przez wiele lat chodził na peron i jakby wyczekiwał przyjazdu swojego właściciela. Ponoć jest tak, że kiedy pies nie ma możliwości pożegnać się ze swoim człowiekiem, to w jego, chciałbym powiedzieć, w jego przekonaniu, albo w jego głowie powstaje takie przekonanie, że ten właściciel go opuścił. Że po prostu on wróci, tylko nie wiadomo kiedy. Tak samo zresztą mamy syndrom psa porzuconego. To jest bardzo, bardzo przykre, nie? Kiedy pies zostaje porzucony, to on też przeżywa bardzo silne emocje i po prostu cierpi z powodu takiego porzucenia. Natomiast kiedy pies widzi, że jego właściciel umarł, że nie żyje, albo jego pies, z którym był bardzo związany, właśnie też umarł i nie żyje, i ma możliwość się z tym psem czy z tym człowiekiem pożegnać, to jest w stanie sobie jakoś z tą emocją poradzić i po pewnym czasie wrócić do równowagi. Natomiast najgorszą sytuacją jest to, kiedy pies nie może się pożegnać, kiedy nie może zrozumieć, co się stało, że nagle tej osoby czy tego psa nie ma. I mamy też wiele innych historii podobnych do tej, którą wam przed chwilą przytoczyłem, no bo też było, mamy przykłady takich psów, którzy na przykład pomogli odnaleźć zaginionego pana, który zabłądził w lesie. On miał 90 lat, a jego kundelek Murzyn po prostu sprowadził pomoc. Tak? Albo na przykład w Chrzanowie, kiedy 65-latek został znaleziony przez dwie kobiety, leżący twarzą w śniegu i to na terenie nieużytków rolnych, ale obok niego na szczęście siedział pies, który głośno szczekał i tym zwrócił uwagę tych przechodzących pań. A więc to by pokazywało, że kiedy psy widzą, że ich właściciel jest w jakiejś trudnej sytuacji, to starają się pomóc tak, jak potrafią. Nie? I to było właśnie takim bardzo ciekawym przykładem, nie? Tego. Patrzę, co tutaj piszecie.
Kraków pozdrawia. No to możesz zobaczyć, Robert, ten pomnik psa Joka na rondzie grunwaldzkim. Agata pisze, że mojej mamie, jak się źle czuła, nasza spanielka wycierała łezki z policzek łap. No, słodkie, bardzo. Moja babcia, jak zmarła, to owczarek podhalański pobiegł za trumną jadącą karawanem i już nie wrócił. To był pies bardzo z babcią związany. Nigdy, już nigdy nie widział, choć był szukany, a to mała wieś. No popatrz, jaka opowieść. Taka też, myślę, że wręcz filmowa, nie? Tutaj też chciałem wam powiedzieć o tym, jakie badania przeprowadzono na temat tej psiej empatii, no bo to były takie ciekawe eksperymenty, kiedy na przykład pani z Ripon College w Stanach Zjednoczonych, pani Julia Myers Manor, takie badania przeprowadziła nad empatią u psów, a skłonił ją do tego trochę przypadek. No, na szczęście może nawet w badaniach naukowych, czy jakby w tematach, które są podejmowane, właśnie decyduje przypadek. No było tak, że ona bawiła się ze swoimi dziećmi w wojnę na poduszki i kiedy dzieci ją tymi poduszkami atakowały, ona zaczęła wołać o pomoc. Nie? No, oczywiście mąż na to nie zareagował, no, bo wiedział, że jest to zabawa, ale w ciągu paru sekund owczarek coli zareagował i przybiegł i zaczął szczekać, co zastanowiło właśnie panią Meyers Manor i ona stwierdziła, że warto to sprawdzić w warunkach laboratoryjnych i teraz jak to zrobić, nie? No bo trzeba by było zaplanować jakoś ten eksperyment. I ten eksperyment wyglądał w ten sposób, no bo oczywiście jest mnóstwo tych anegdotycznych opowieści, nie? Właśnie takich, że tam pies płaka albo że tutaj kot przylazł i chce, żeby go wpuścić do szafy. Nie ma takiej możliwości. Nie wiem, kurczę. Kotów nie ogarniam. One po prostu robią, co chcą. Okej, ale wróćmy do eksperymentu. I teraz jak wyglądał ten eksperyment opisany w piśmie Learning and Behavior. Tam brały udział w tym 34 psy różnych ras, także nierasowe, różnych rozmiarów, ale ze swoimi właścicielami. I teraz te psy ze swoimi właścicielami zostały w eksperymencie oddzielone przy pomocy takich drzwi zamykanych na magnes. To były przeźroczyste drzwi, które po prostu można było otworzyć naciskając na nie. Tak? Czyli pies mógł wejść do pomieszczenia po prostu naciskając łapą te drzwi czy tam nosem, tak? Bo one były zamknięte tylko na magnes. Czyli psy słyszały swoich właścicieli, widziały swoich właścicieli i właściciele mieli dwa zadania. Pierwsze z nich polegało na tym, że mieli coś sobie śpiewać pod nosem, a drugie było takie, że mieli płakać. I kiedy jaki był wynik tego eksperymentu? Otóż psy pokonywały te drzwi i dobiegały do płaczących ludzi, czyli tych, którzy płakali, trzy razy szybciej niż do tych, którzy śpiewali piosenkę albo sobie ją nucili. Czyli bardzo, bardzo ciekawy wynik i bardzo istotny statystycznie. Nie? Trzy razy częściej pies próbował dostać się do osoby, która płacze, niż do kogoś, kto sobie tylko coś tam pod nosem nuci. I teraz oczywiście zbadano też poziom stresu u tych psów i okazało się, że te zwierzaki, którym udało się pokonać drzwi, jakby uratować tych swoich ludzi, zachowywały się bardziej spokojnie, a te, którym się to nie udało, były bardziej, bardzo nawet zestresowane. Tak? I jeszcze jedną rzecz, którą zauważono, że w przypadku tych psów, które nie zdołały się przedostać do swoich właścicieli, były bardzo zestresowane i jakby za bardzo się starały. Nie? Czyli ta sytuacja ich ewidentnie przerosła. Więc prawdopodobnie jest tak, że wilki, czyli nie wilki, psy, które z nami żyją od dziesiątków tysięcy lat, miały czas na to, żeby nauczyć się odczytywać nasze uczucia. I tak właśnie
pisze Emily Stanford, która to badanie przeprowadziła. Ona jest z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Baltimore. Ale właśnie tak mi się wymknęło słowo wilki. No dobrze, ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o psy i wilki, to o tym powiem wam za moment, bo widzę, że tutaj napisaliście parę słów i pozwolę sobie je zacytować. Okej. Owczarku było. B. Oh, greetings, my friend, for you. B jest z Wielkiej Brytanii. Mieszka w Cambridge i miałem przyjemność na jej zaproszenie wykładać w Easton Otley College. To jest największy college rolniczy w Wielkiej Brytanii. Prowadziłem wykłady dla właśnie z behawioru zwierząt dla groomerów, którzy tam się uczą, także to miło, że Bi jest z nami, a Bi przyjechała do Polski na kurs Super Pies. Słuchajcie, to anegdota muszę opowiedzieć. To było tak, że ona przyleciała pierwszy raz w życiu do Polski i od razu wylądowała w takiej, wiecie, małej miejscowości, gdzie prowadziliśmy ten kurs pod Łodzią. I po prostu wszystko tam było tak egzotyczne, jak w czasach PRL-u. I w pierwszym dniu zostaliśmy przypadkowo zaproszeni na jakiś rodzaj bankietu, bo tam jakaś była ekipa, która emerytów, którzy po prostu poszli spać o godzinie 20, a orkiestra była wynajęta do godziny 22 chyba. No, mieliśmy 2 godziny, no i właścicielka ośrodka przyszła, mówię, no chodźcie, no przecież nie będą grali do pustych ścian, nie? No i myśmy tam sobie poszli, żeby właśnie się pobawić tam z tymi ludźmi, poszła z nami i do tej pory, słuchajcie, pamiętam, jak ona śpiewała majteczki w kropeczki. Co prawda nie wyszło jej majteczki w kropeczki, ale ho, 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 tak. I to było przepiękne. W ogóle myślę, że były to wspaniałe chwile też dla Bi. Zresztą ona później też, mieliśmy taki plan, żeby studentów właśnie z tego koledżu zaprosić do Polski, żeby mogli zobaczyć, jak pracuje się z trudnymi psami, bo u nich po prostu takie psy się usypia, a nie pracuje z nimi. Ale to myślę, że temat na zupełnie osobny live. W każdym razie no tak fajnie, że Bi jest z nami i mogę pozdrowić. No właśnie, co zrobić, pyta Agata. W takim przypadku, jak odchodzi pies przyjaciel, właśnie tego się najbardziej boję, bo mała nie dość, że nie słyszy, to starsza Mika jest jej przyjaciółką. Jak takie pożegnanie zorganizować? Co? Kurczę, nie chciałbym, żeby ten nasz live poszedł w takie strasznie ciężkie tony, no ale wiem, o co pytasz, bo ja też miałem dokładnie ten problem, kiedy właśnie musiałem się pożegnać z Irdą. A Frela nie wiedziała w ogóle, że ja wrócę bez Irdy. I to było jedno z najtrudniejszych w ogóle doświadczeń w moim życiu. Także po prostu nie miałem takiej możliwości, żeby Irdę jej jakby pokazać, czy pójść z nią jakoś pożegnać się. I Frela nie wiedziała, co się stało. Ona była jeszcze bardzo młodą suczką. Teraz ma prawie 7 lat, słuchajcie. I ona nie wiedziała, co się stało, więc na początku była bardzo szczęśliwa, że jest tylko dla mnie. Znaczy ona jest dla mnie, ja jestem tylko dla niej, bo wcześniej jak była Irda, no to oczywiście dzieliłem swoje serce między nie dwie. A potem ona, znaczy ja byłem strasznie załamany, no bo to wiecie, nie spodziewałem się, że to tak będzie, że pojadę do weterynarza, wrócę z cmentarza. Ale Irda, jak już odeszła, no to Frela po prostu była przez parę dni w ogóle taka happy, nie? Taka w ogóle radosna, zaczepiała i wszystko. Ja byłem zdruzgotany. Po paru dniach się to zmieniło i ona tak jakby zrozumiała, że Irdy już nie będzie, nie? Ja już się sobie zaczynałem radzić. Ona wpadła w depresję wtedy i pamiętam, że ona chodziła, piszczała, szukała Irdy, tarzała się w jej zapachu. No po prostu masakra, nie? Czyli to jakby... To było nawet trudniejsze jeszcze w jakimś stopniu. I wiecie, no, czas leczy rany w jakiś sposób, to prawda. Wczoraj na spacerze
spotkaliśmy psa, który w jakimś stopniu przypominał Irdę, nie? Po prostu tego pokroju owczarka. I widziałem, jak Frela po prostu nastawia uszu i widzę, że zaczyna mi piszczeć, tak? Że ona jakby poznaje tego psa z daleka, że to jest dla niej ktoś bliski. No i oczywiście podeszliśmy, żeby się przywitać, więc się tam przywitała. Ona zobaczyła, że to jednak nie Irda. No chwilkę żeśmy zamienili parę zdań z właścicielem. Ale po prostu to jest naprawdę niesamowite, w jakim stopniu psy przeżywają takie emocje. Więc myślę sobie, że to dla nich ma duże znaczenie, żeby właśnie nie zabierać im tej szansy pożegnania. I ja też pamiętam z mojej praktyki właśnie jako behawiorysty, trenera, że miałem taką sytuację, że były dwa owczarki niemieckie, które razem się wychowywały, jeden z nich odszedł i ten drugi po prostu wpadł w totalną depresję. W ogóle odmówił przyjmowania pokarmu, nie chciał wychodzić z budy, nie chciał wychodzić na spacery, był po prostu załamany totalnie. I w tym wypadku trzeba było mu po prostu podać leki, tak, żeby jakoś pokonać te jego depresje, ale psy właśnie też przeżywają takie depresje. Także wiesz, Agata, nie myślę, że ja naprawdę nie wiem, jak ci tak do końca odpowiedzieć. Podzieliłem się swoim doświadczeniem i moim przekonaniem, że to jest dla psów ważne, nie? Żeby móc się ze sobą pożegnać, tak samo pożegnać z człowiekiem, ale Tak sobie myślę. No właśnie tak jak mówisz, Maja, że psy podobnie przeżywają żałobę po śmierci towarzysza psiego z jednego domu. Asia. Pomnik w Rakowie piękny. Jak byłam w gronie przyjaciół, oczywiście musiałam się zatrzymać na chwilę przy nim i pomyśleć. Reszta nie czekała. Ola, to jednak psy wierniejsi przyjaciele. Mhm. Aha, o tej podhalance jeszcze z tą korą. Była z babcią 12 lat i chyba po prostu jej śmierci też nie przeżyła podhalanka. Ale to, o czym piszecie, też pokazuje, że psy mogą właśnie tak bardzo przeżywać emocje, tak bardzo się zżyć z człowiekiem czy z innym psem, że przeżywają niezwykle mocno te emocje, kiedy kogoś zabraknie. O, widzisz, a ty masz sarna, podobny przykład, że w mojej miejscowości jest Aba, która codziennie rano i po południu wychodzi przed dom, oczekując na powrót swojego właściciela, który wyszedł do pracy i już nie wrócił. No bo widzisz, to pewnie nie miała możliwości, żeby zrozumieć, że on już właśnie nie wróci. Patrzyłem właśnie to, co tutaj jeszcze piszecie. Mam bardzo wymowne zdjęcie po odejściu kogoś, kogo mój pies bardzo kochał. Psy tęsknią już drugi miesiąc. One w tamtym momencie wiedziały, choć nie było pożegnania. Pewnie po moim zachowaniu. Niesamowita empatia. Wyślę na Messenger. Dobra, czekaj. Co tutaj mi, czy mi coś przyszło takiego, co mógłbym pokazać? Bo... O. Aha, to jest chyba to. Jeżeli pozwolisz, to może mi się uda to pokazać. Zaraz. To jest właśnie ten. To jest chyba to, co mi przesłałaś, tak? Tym samym wiedziały, że to jest właśnie to. No dziękuję bardzo. Ale też, słuchajcie, ta empatia, czy to jakby ta wrażliwość psów, może się przejawiać w zupełnie inny sposób. Tak? Nie musi być aż takie bardzo wszystko, wiecie, emocjonalnie ciężkie i trudne. Bo może być fajne i wesołe.
Też jeszcze Gerard się tutaj dzieli. Nie wiem, jak to do ludzi się ma, jak to zrobić. Leży, ma się w domu dwa psy i jeden odejdzie za tęczowy most. Należy wszystkie jego rzeczy wynieść z domu. Smycze, zabawki, legowiska, by nie przypominały psu psa. To jest fajna taka rada. I faktycznie tak robiąc, po prostu pomożemy psu. Zdecydowanie. I pies na zakładkę będzie godnym zastępstwem. Wiesz co, z mojego doświadczenia zawsze miałem tak, że były takie psy właśnie, jak mówisz, na zakładkę, ale to chyba tak nie działa. To nie jest tak, że po prostu, wiesz, jeden pies zastępuje drugiego, bo zmienia się cała dynamika grupy, czyli nas, psów, kotów ewentualnie. To jest zupełnie coś innego. Natomiast na pewno młody pies wnosi bardzo dużo fajnej energii w grupę i jakby nawet często ten starszy pies pod wpływem młodszego zaczyna odżywać. Nie? No, tak było zdecydowanie między Irdą a Frelą, kiedy Irda po prostu uczyła Frelę psich manier i tak by odmłodniała o parę lat. To było fajne. Peter Walks, Peter. Trochę nie na temat. Chcę Panie Jacku podziękować za Pana rady, bo teraz mam cudownego piesia, Jack Russella. Ma teraz 12 miesięcy, jest tak posłuszny i grzeczny, że brak mi słów. A to dlatego, że nie wierzyłem, że jest to możliwe. Dziękuję bardzo. No, bardzo się cieszę, słuchajcie. No, ja zawsze bardzo, bardzo cieszę się wtedy, kiedy dajecie mi taki feedback, nie? Że to, o czym sobie tutaj rozmawiamy, bo czasami są to właśnie bardzo konkretne rzeczy, czasami też po jakimś kursie mówicie, że tak, to miało sens, to pomogło, albo na przykład po jakimś kursie online, czy to jest przedszkole dla szczeniąt w 2 minuty, polecam oczywiście, czy jest to kurs PTP, czyli pies twój przyjaciel, czy w klubie przyjaciół psów jakieś materiały sobie oglądacie i że to wam pomaga, no to jest dla mnie po prostu najważniejszy powód, dla którego warto to robić. Także bardzo dziękuję za to. Bardzo dziękuję, że o tym powiedziałeś. Monika, ja też miałam dwie suczki, owczarka i kiedy starsza odeszła, to 8-miesięczna, wówczas Bona wpadła w straszne lęki separacyjne. No właśnie, bo czegoś jej istotnego zabrakło. Tak, ale tutaj chciałem wam też jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo odnośnie tej empatii i tej umiejętności współpracy z człowiekiem, odczytywania naszych emocji, to też bardzo ciekawe badania zrobiono w Wiedniu i częściowo też w Budapeszcie, a później to opublikowano podczas spotkania Animal Behavior Society na Uniwersytecie w Princeton w Stanach. I to oczywiście jest opisane w magazynie Science, więc nie jakiś tam, wiecie, podrzędny magazynek, tylko poważne pismo. Otóż co się okazało? Otóż Frederike Rentsch i Zofia Virani obserwowały różnice pomiędzy zachowaniami psów i wilków. Badaczki wychowały te wilki od 10 dnia życia, mieszkając z nimi przez całą dobę. Adam Miklosi też często to badanie przytacza. I dopiero kiedy psy i wilki dorosły, to uformowano z nich grupy. A chodziło o to, że te psycholożki chciały zbadać, w jaki sposób psy będą się zachowywały i wilki przy posiłku. Czy rzeczywiście tak jest, że te, które stoją najwyżej w hierarchii, będą tolerować i dopuszczać do jedzenia te, które są w tej hierarchii niżej od nich. No i w tym celu podawano jedzenie parom złożonym z lidera danej grupy i z zwierząt towarzyszących, czyli z tych, które są najniżej w tej hierarchii. I w przypadku wilków, owszem, zdarzało się, że one powarkiwały na swoich tych współkamratów stojących gdzieś niżej w hierarchii, ale o dziwo dopuszczały ich do miski. Natomiast wśród psów ta hierarchia była bezwzględna. Nie?
I te psy, które w hierarchii były najniżej, nawet nie odważyły się zbliżyć do tego psa, który był przewodnikiem tej grupy. To było bardzo, bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, które zresztą później właśnie James Serpell przytoczył podczas konferencji Sparks już ładnych parę lat temu. Zaczął od tego, że to będzie chyba przykra wiadomość dla wszystkich pozytywnych szkoleniowców, którzy uważają, że wśród psów nie ma dominacji albo nie ma hierarchii, dominacji opartej na hierarchii. Mówi, no niestety badania pokazują, że jest i to, że wilki są bardziej współpracujące, a psy tworzą od razu hierarchiczną strukturę opartą właśnie na dominacji. I teraz znaczy jakie dalsze te badania robiły te panie Ręcz i Wirani? Badały, czy psy i czy wilki są w stanie współpracować podczas poszukiwania jedzenia. I to było bardzo ciekawe, bo podczas tych zadań wilki posługiwały się bardzo złożonymi zachowaniami społecznymi. Jakby obgadywały, oczywiście w cudzysłowie, zmieniające się okoliczności, reagowały na sygnały od innych członków grupy. Natomiast psy poddawały się dyktaturze lidera grupy, w ogóle nie dyskutowały ze sobą, jakby nie składały jakichś tam propozycji, a każda niesubordynacja była związana z bardzo ostrą reakcją lidera. Czyli jakie wnioski można było wyciągnąć z tego doświadczenia, czy z tej obserwacji? Że psy przede wszystkim są związane z ludźmi i ich zadaniem, czy jakby ich główną rolą jest posłuszeństwo wobec człowieka jako lidera. I te wzorce przenoszą później z tej relacji człowiek-pies na relacje wewnątrz grupy. Natomiast wilki, żeby przetrwać, muszą ze sobą współpracować. I to jakby spostrzeżenie potwierdziła Monique Udell, specjalistka, behawiorystka z Uniwersytetu Oregon, która również zrobiła taki eksperyment właśnie z psami i wilkami. Tam miała po 10 psów i 10 wilków. I wiecie co? Wrzuciła dorosłym psom zamknięte opakowanie kiełbasy. I okazało się, że żaden z nich nie potrafił dostać się do niej w czasie krótszym niż 2 minuty. Natomiast wilki szybko sobie z tym radziły, ale bardzo podobnie do wilków zachowywały się psie szczenięta. Natomiast dorosłe psy otwierały to opakowanie z kiełbasą, kiedy dostały takie polecenie od człowieka. Kiedy człowiek im jakby pokazał, że mają coś takiego zrobić, no to wtedy one błyskawicznie to opakowanie otwierały, natomiast nie robiły tego wtedy, kiedy mogły wykazać się samodzielnością. Więc tutaj widać wyraźnie, że psy, kiedy sobie z czymś nie radzą, zwracają się do człowieka, a wilki próbują rozwiązać to samodzielnie, ewentualnie w porozumieniu z innymi członkami watahy, czy tam swojego stada. Patrzę, teraz tak zamilkłem troszeczkę, bo czytam uważnie wasze komentarze. Tomek pisze, mój Onek uratował mi życie, nie pozwolił mi się poddać. Rozumiem, że to dotyczy jakiejś sytuacji, w której on jakby był, wspierał ciebie emocjonalnie, także był przy tobie. Nie wiem, czy chcesz o tym coś więcej napisać, ale to bardzo taki wzruszający przykład właśnie empatii. Agata pisze, dokładnie, psy domowe, hierarchia to podstawa bytu. Tak, znaczy pamiętam z seminarium Jana Dunbara, który właśnie prowadził je parę lat temu w Gdańsku, gdzie on właśnie omawiał tą hierarchię istniejącą wśród psów i wśród ludzi i mówił bardzo ciekawą rzecz, że tak naprawdę w grupie psów istnieją trzy hierarchie. Jedna hierarchia to jest pomiędzy samcami, druga jest pomiędzy sukami, trzecia jest pomiędzy sukami i psami, a niezależnie od tego jest pomiędzy w ogóle tymi psami i człowiekiem. I mówił tak,
Jeżeli na przykład przychodzi do konfliktu, pojawia się jakiś konflikt pomiędzy psami, to psy często ze sobą rywalizują, nawet wdają się w jakieś bójki, ale jest to bardzo teatralne. To najczęściej jest, wygląda strasznie, ale nie dochodzi do poważnych zranień. W przypadku sług, jeżeli rywalizują o jakieś zasoby, to nie jest aż tak teatralne, ale obrażenia są zdecydowanie większe. Natomiast w rywalizacji pomiędzy psami i sługami, w większości przypadków to pies ustąpi słudze. Natomiast nie ma znaczenia, czy to jest pies czy suka, ponieważ wobec człowieka one wszystkie zachowują się podobnie. I to Jan Dunbar, nie ja. Więc ciekawa taka obserwacja. Mhm. Tak, i tutaj słusznie, Asiu, mówisz, że też świadczy o tym, jak bardzo zależne są od nas psy, bo wilki przetrwają bez nas, psy już nie. I to prawda, że jeżeli tak byśmy się nad tym zastanowili, no to psy żyjące z nami, prawda, jakoś by sobie w świecie wilków nie do końca poradziły. Zresztą są znane przypadki, kiedy na przykład wilki, które mieszkają nawet w naszym kraju, prawda, potrafią podejść i zagryźć psa, który mieszka gdzieś tam na podwórku, tak? Natomiast pies sobie w wilczym świecie raczej, czy psy sobie w wilczym świecie nie poradzą. I też takie wałęsające się grupy psów, które można obserwować w różnych krajach, one też sobie po prostu radzą po swojemu, ale absolutnie nie polują tak jak wilki i nie mają takiego, nie tworzą takiego stada jak wilki. Ktoś zrobi eksperyment z tym opakowaniem kiełbasy, policzę mu czas, potem dam znać w komentarzu, bo dzisiaj jest już po kolacji. Czy musisz rzucić mu, znaczy wiesz, no nie wiem, czy jednemu psu to wystarczyło, bo tam była grupa 10 psów, jak rzucisz jednemu opakowanie kiełbasy, ale musi być zamknięte i nie będziesz mówić, co ma z tym zrobić, to ciekawe, czy w ciągu 2 minut rozpracuje, jak to otworzysz. Chyba, że to jest haszczak albo jakiś inny taki podobny. To może tak być. Ale fajnie, to się podziel w komentarzu i sobie zobaczymy. Czy psy z badań nie nauczyły się wcześniej, że trzeba liczyć się z człowiekiem, bo mogą być skarcone? Wilki zawsze są traktowane inaczej, jako samodzielne. Wiesz co, ale tutaj w przypadku tego doświadczenia akurat te wilki były od początku wychowane z tymi ludźmi. Tak? Czyli one po prostu traktowały ludzi jako swoją grupę. Czyli tutaj nie było tak, że były inaczej traktowane od tych psów. A w przypadku tego pierwszego doświadczenia, o którym mówiłem, z tymi szklanymi drzwiami, no to były psy ze swoim opiekunem. Tam nie było wilków, nie? To chodziło o to, czy one będą się starały dostać do swoich opiekunów. Mhm. Tak. Moje suki to prawdziwe suki, ale nigdy nie zrobiły sobie krzywdy, straszą się, pokłócą, ale same potrafią też te awantury same zakończyć. Zresztą, bo one żyją, jeżeli masz 2 suki, 3, które żyją ze sobą razem, to nawet jeżeli dochodzi do jakichś konfliktów, to nie jest tak, że psy, słuchajcie, walczą zawsze na śmierć i życie. Absolutnie, absolutnie nie. Słuchajcie, przepraszam na sekundkę, zaraz do was wracam. Kani, już jestem, przepraszam za małą przerwę. Czasami tak się zdarza. Okej.
Czyli morska pianka pisze, musimy opiekować się psami, skoro je udomowiliśmy. Wiesz, myślę, że ani one sobie bez nas nie poradzą. My sobie bez nich pewnie jakoś byśmy poradzili, ale skoro rzeczywiście je udomowiliśmy, to one sobie bez nas nie poradzą. I to ten wniosek taki, bym powiedział, dość etyczny wynika z tego właśnie, o czym piszesz. Nie są zamykane w kennelach, to pewnie te wolno żyjące psy. Tak, natomiast jeśli chodzi o ćwiczenia z empatii, to ja was zachęcam, żebyście zrobili sobie taki eksperyment. Na przykład odwzorowali troszkę ten eksperyment, o którym na początku mówiłem, prawda? Tym, że psy jakby są takimi urodzonymi ratownikami, nie? Czyli po prostu to, co pani Julia Meyers Manor zrobiła, żebyście na przykład spróbowali sobie kucnąć na podłodze i poudawali, że płaczecie. I zobaczcie, czy wasz pies podejdzie, będzie się starał was w jakiś sposób pocieszyć, czy będzie próbował coś zrobić, żeby was uratować, tak? Również na przykład możecie znaleźć często na YouTubie takie informacje, że na przykład, czy takie filmiki, gdzie ktoś na przykład sobie robi taki żart z psa, że staje w drzwiach, bierze koc, więc pies wie, że on za tym kocem jest, po czym rzucając koc, chowa się po prostu z boku, nie? I nagle jest pustka w tych drzwiach. Pies po prostu kompletnie jest dezorientowany, gdzie jest ten człowiek, nie? Więc to też może być taki przykład. Tak, tutaj kawałek mięsa zamkniętego w klatce. Tak, tu chodziło też o współpracę. Eksperyment Miklosiego polegał na tym, że właśnie dawano i psom, i wilkom kawałek mięsa zamkniętego w klatce. Także, aby go wydostać, trzeba było pociągnąć za sznur. I jeżeli to mięso dało się wyciągnąć, no to i wilki, i psy sobie z tym świetnie radziły. Natomiast kiedy zablokowano tę możliwość, bo po prostu nie dało się tego fizycznie wyciągnąć, to wilki bardzo się frustrowały i próbowały to zrobić. Natomiast psy zwracały się o pomoc do człowieka. Co też pokazuje, że jakby w tym momencie właśnie psy, przez to, że zostały przez nas udomowione, to reagują właśnie w taki sposób, że jak nie potrafią czegoś zrobić same, zwracają się do nas i mówią please help. Okej, właśnie tak, to tutaj, to o tym eksperymencie. O proszę, Barbara, jak się zadławiłam, to labrador skoczył mi na plecy i odzyskałam oddech. Czyli tak jakby wiedział, co zrobić, czy myślisz, że to po prostu było takie, wiesz, przypadkowe. O, widzę, że tutaj już Beata zrobiła eksperyment, o którym mówiłem, czyli rozumiem, pucnęłaś, zaczęłaś udawać, że płaczesz i pies ciebie ratował. No, proszę. Super. Cześć. A tutaj z Agatą jest to, że Mika wtedy stoi z boku, a potem Mika mnie ratuje. Hierarchia, dwie naraz nie mogą, bo by się zjadły. Okej, rozumiem. Czyli one sobie jakby po kolei ciebie ratują. Fajnie. Patrycja, cześć Patrycja. Że badania pokazały, że i wilki są w stanie współpracować z człowiekiem. Jeżeli możesz, to podrzuć w komentarzu referencje do tych badań, bo chętnie się z nimi zapoznam. A, Beata mówi, że tak właśnie dokładnie. No to widzisz, to zrobiłaś jeszcze w czasie trwania naszego spotkania eksperyment. A Peter pisze tak, że pies od mojej teściowej uratował życie mojemu synowi, który miał około 3 miesiące i leżał w łóżeczku. Była noc, wszyscy spali, w pewnym momencie zaczął ujadać, byłem bardzo zły i to, co zobaczyłem, zamarłem. Syn się zadławił, gdy mu się cofnęło jedzenie. Od tamtej pory wyjąłem szczebelki i spał u niego przy stopkach. Był to pudelek. Popatrz, czyli malutki w sumie pies, prawda? Ale rozpoznał natychmiast zagrożenie i zaalarmował. Czyli tak jak ten pies
z historii o tym panu, który został znaleziony, bo po prostu pies szczekał, alarmował swoim szczekaniem otoczenie. No super, popatrz. Masz po prostu psa bohatera. Znaczy, wiesz, ja też tak sobie myślę, nie, że my w ogóle lubimy bardzo takie, wiecie, kontrastowanie, nie, że mamy albo psa bohatera, albo psa bestię. Ostatnio też gdzieś czytałem, że znowu jakiś pies tam zagryzł kogoś, a z drugiej strony właśnie mamy takie psy bohaterów, więc mamy z jednej strony bohaterów, z drugiej strony bestie. No, obie budzą ogromne emocje, natomiast większość psów jest po prostu zupełnie fajnymi, normalnymi zwierzakami. I już, nie? Moja bąka skacze na mnie, jakby chciała mnie przykryć, kiedy płaczę, to znaczy udaje. Czyli ona po prostu reaguje na twoje emocje. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że psy reagują na te emocje ludzkie? I odpowiedź prawdopodobnie, najbardziej prawdopodobna odpowiedź jest taka, że za tą reakcję empatyczną odpowiadają tak zwane neurony lustrzane. Neurony lustrzane to są takie neurony, które odpowiadają za interpretację mimiki twarzy. No i Paul Ekman mówi o tych 9 podstawowych emocjach, no 9, tak. U wszystkich ludzi, niezależnie od rasy, od tego, czy są w ogóle z jakichś zakątków Afryki, gdzie nikt ich dotąd nie widział, czy są z krajów wysoko rozwiniętych. Po prostu podstawowe emocje są takie same dla wszystkich ludzi, tak? Czyli ten sam rodzaj grymasu twarzy odbieramy jako tę samą emocję. To jest bardzo fajny wkład właśnie w psychologię czynioną przez Paula Ekmana. I teraz, jak my rozpoznajemy emocje innych ludzi? Otóż na przykład, kiedy widzimy, że ktoś robi coś takiego, to my nieświadomie napinamy podobne mięśnie, a nasz mózg interpretuje to jako określoną emocję. I to się właśnie, tak działają neurony lustrzane. Czyli to, a my robimy zupełnie nie do końca świadomie, nawet nie musimy zrobić tego grymasu, ale nasze mięśnie po prostu reagują na to i neurony lustrzane odzwierciedlają to, mówią, aha, on się uśmiechnął, czyli jest radosny. Okay? I psy również, nie wszystkie psy, to trzeba powiedzieć, ale te psy, które mają jakąś tam rozwiniętą w miarę mimikę pyska, również potrafią stroić miny, więc my również jesteśmy w stanie odczytywać te emocje w pewnym stopniu, ale one również odczytują nasze emocje, co jest bardzo, bardzo ciekawe, prawda? Że jesteśmy w stanie dobrze odczytać emocje naszego psa, ale również pies jest dobrze w stanie odczytać nasze emocje. I również psy, dzięki temu, że potrafią łączyć kropki, jak to się mówi, czyli kojarzyć ze sobą różne sytuacje i fakty, potrafią odgrywać pewne emocje, tak jak na przykład moja frela odgrywa zawsze słodkie oczka. Bo słodkie oczka są jej pierwszą umiejętnością. Ona, ponieważ się tego nauczyła, więc jak czegoś chce, to po prostu robi słodkie oczka. Nie ma człowieka, który by się na te słodkie oczka nie nabrał. Po prostu każdy, kto zna frele, to wie, że słodkie oczka po prostu czynią cuda. I tak to po prostu działa. No, choćbyśmy nie wiem, jak chcieli, żeby było inaczej. Mogę wam coś pokazać tutaj na tym. Właśnie nie bardzo chyba. Próbuję wam pokazać fryluchę gliduchę. Nie, bo tutaj to jest to. Teraz muszę wam to usunąć. Teraz muszę wam to usunąć. I co? I nic nie zobaczycie. No nie. Chciałem wam pokazać, jak wyglądają słodkie oczka, ale chyba nie widzicie po prostu ekranu. No nie. Więc to może innym razem. Tak, i tutaj Marta, dziękuję za twoją wrzutkę, że teoria profesor Herr mówi o prostej zasadzie ewolucyjnej. Przetrwają najżyczliwsi,
a Franz de Waal to potwierdza. I że empatia, współpraca, empatia buduje grupy społeczne, zwiększa szanse na przetrwanie, wzajemna walka jest mniejsza. Współcześni ludzie o tym zapomnieli, zwłaszcza w kynologii. Marta, nie tylko w kynologii. Niestety, nie tylko w kynologii. Ale dużo, dużo racji. Zresztą te badania też były robione w grupach szympansów, w ogóle naczelnych, o ile pamiętam. I tam też tak było, że właśnie te osobniki, które wykazują się największą życzliwością i empatią, po prostu najczęściej zostają obdarzone największym zaufaniem. Natomiast nawet w grupie psów, psy wykształciły tak zwane systemy hamowania agresji, dlatego że agresja wewnątrz grupy w żaden sposób tej grupie nie sprzyja. Czyli ona powoduje, że grupa się wręcz osłabia. I gdyby na przykład wilki ze sobą, załóżmy, nie wiem, walczyły na śmierć i życie, no to stado byłoby coraz słabsze i one nie dałyby rady wykarmić potomstwa po prostu. Więc bardziej z punktu widzenia ewolucji opłaca się bycie miłym, empatycznym, altruistycznym i jednocześnie takim właśnie dbającym o innych, bo wtedy uzyskuje się najwięcej społecznych korzyści. I na koniec Facebook user. Każdy myśli, że ma najmądrzejszego psa i każdy ma rację. Tak też widziałem ten cytat gdzieś i bardzo mi się on podoba. Kochani, nie wiem, czy nam się uda spotkać za tydzień, dlatego że ja będę w drodze z... Może nam się uda. Będę akurat w drodze z północy Polski, bo jadę znowu do Szczecinka, właśnie pod Szczecinek, gdzie prowadzę wykłady dla instruktorów, przewodników psów służbowych, więc słuchajcie, taka odpowiedzialna fucha. I będę w środę wracał. Więc jeżeli mi się uda zdążyć, to będę, jeżeli mi się nie uda, to wybaczcie. Natomiast bardzo, bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam oczywiście na kolejne. Tak, będę u Marty, więc może z Martą zrobimy jakiś krótki live, żeby Wam powiedzieć dzień dobry. I po prostu jadę akurat, mam blisko do Marty, więc po prostu u niej się zatrzymuję na wieczór i następnego dnia jadę, żeby po nocach nie jeździć. Mam nadzieję, że ten temat o empatii Was zainspirował, że macie jakieś fajne pomysły, zrobicie eksperyment i podzielicie się w komentarzu tym, jak Wam wyszło. Oczywiście tych wszystkich, którzy myślą o kursach zawodowych, ja serdecznie zapraszam do drużyny G, czy drużyny G, która właśnie się formuje. I to jest elitarna ekipa, która rozpoczynając kursy zawodowe w Wesołej Łapce, będzie miała możliwość spotykania się ze mną przez 2 miesiące co tydzień i po prostu dyskutowania, przerabiania jeden na jeden na Zoomie w grupie. Po prostu każdy będzie miał szansę pogadać i podzielić się tym, co jest dla niego ważne. Dziękujemy za wszystkie pozdrowienia. Czy będzie stop klatka z wizyty w więzieniu? Wiesz co, ja nie wiem, czy będzie, bo tam nie wolno wnosić aparatów ani telefonów, ale może jakąś, coś mi się tam uda pstryknąć gdzieś, to wtedy wrzucę, tak? Bo ja właśnie prowadzę zajęcia dla przewodników, dla instruktorów przewodników psów służbowych w służbie więziennej akurat, także wiecie, to odpowiedzialna sprawa. Dzięki, bueno, kuki, aslan, o, kochani jesteście, dziękuję Wam za pozdrowienia, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem, miłego wieczoru, pa, pa.